Stowarzyszenie Patriotycznych Głogów zaprasza na spotkanie, jakiego jeszcze w Głogowie nie było. Znajdujemy się przy auli świętego Gerarda, przy kościele świętego Klemensa w Głogowie. Oczywiście nieprzypadkowo, bo właśnie tutaj, już w najbliższą sobotę, 16 kwietnia o godzinie 17 odbędzie się to niezwykłe spotkanie. Na specjalne zaproszenie stowarzyszenia przyjedzie do Głogowa pan dr Stanisław Krajski, najwybitniejszy w Polsce specjalista od tematu masonerii. Pan doktor to autor ponad 30 książek związanych z tym tematem, ponad 700 artykułów. Od ponad 30 lat bada i odkrywa temat masonerii. Temat spotkania także nieprzypadkowy. Masoneria, islam, uchodźcy. Czy problem, jaki dzisiaj jest w Europie z emigrantami, spowodowany jest spontanicznie, jak próbują nam wmówić wielcy budowniczy tego świata? Czy zalewająca nas fala setek tysięcy obcych kulturowo osób spowodowana jest tylko i wyłącznie działaniami wojennymi w ich krajach? A może to bardzo dobrze zaplanowana i zorganizowana akcja mająca na celu m.in. zniszczenie Europy? Zniszczenie chrześcijaństwa? Jeżeli tak, to kto za tym stoi? Czy my, Polacy, mamy się czego obawiać? I czy niezasadne jest pytanie, które zadaje sobie pan dr Stanisław Krajski w najnowszej swojej książce, czy czeka nas nowa wielka apokalipsa? Na to i na jeszcze wiele innych trapiących nas wszystkich pytań w dzisiejszych czasach będziemy mogli odpowiedzieć już podczas najbliższego spotkania. Będzie mocno i zapewne kontrowersyjnie, ale jednego jesteśmy pewni. Po tym spotkaniu otaczająca nas rzeczywistość i ta społeczna, i ta polityczna nie będzie już taka sama. A więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 16 kwietnia, godzina 17, aula świętego Gerarda przy kościele świętego Klemensa. Wstęp wolny. Zapraszamy.